Dzień dobry, drodzy Państwo. Wiadomo, że u nas wszystko stoi na głowie. Normalnie to jest tak, że głównymi bohaterami olimpiad i igrzysk olimpijskich są sportowcy, a dziennikarze służą tylko do tego, żeby opisywać ich zwycięstwa. No, wygląda na to, że głównym bohaterem tych igrzysk olimpijskich w Polsce będzie dziennikarz, który miał opisywać je, Przemysław, a tego nie będzie robił, czyli Przemysław Babiarz. Za chwilę o tym będę mówił. Nie wybrałem na dzisiaj tematu najoryginalniejszego. Możemy mówić o paru innych rzeczach, chociażby o tym niszczeniu PKP Cargo w ostatnim czasie, ale sądzę, że ta sprawa jeszcze bardzo wiele nam pokaże, a także na przykładzie tego, co się działo wokoło Przemysława Babiarza i wokoło olimpiady i samej symboliki tej olimpiady, możemy zobaczyć doskonale, jak działa maszynka manipulacji. Chciałbym też spróbować pewnego rodzaju diagnozy, dlaczego dzieje się z tą olimpiadą i z tymi igrzyskami tak, jak się dzieje. Także pozostańcie Państwo ze mną, to jest kanał Dobitnie. Zapraszam serdecznie do subskrybowania i śledzenia. Ten kanał przygotowujemy razem z Mariuszem Staniszewskim, a czasem wpada do nas także Sławek Jastrzębowski. Drodzy Państwo, na początek chciałbym Państwa zaprosić serdecznie do zagadki. Czym różnią się, pamiętacie Państwo, takie były kiedyś zagadki, czym różnią się te dwa rysunki? Czym różnią się te dwa filmy? Znajdźmy przynajmniej dwie różnice. Film pierwszy. ...sadujących ze sobą kopalniach węgla kamiennego Ziemowid i Piast w Tychach. Od ubiegłego wtorku grupy górników prowadzą tam działalność terrorystyczną pod ziemią, donosi Polska Agencja Prasowa. Czyni się ogromne wysiłki, aby ten niebezpieczny konflikt rozwiązać za pomocą perswazji bez użycia siły. Żadnych ofiar dotychczas nie było. Mimo silnej presji ze strony organizatorów tego aktu terroru, ekstremistów Solidarności, wśród których są także osoby spoza załóg. Przełom roku 81 i 82, a teraz spójrzmy na film, całkiem świeży z soboty. Mamy Państwu jeszcze do zakomunikowania oświadczenie Telewizji Polskiej. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fragment i fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na jej łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich. Jak, szanowni Państwo, znaleźliście różnicę? Dla mnie w tych dwóch identycznych filmach różnice są dwie. Po pierwsze, facet z pierwszego filmu jest lepiej ubrany. Po drugie, nie używa botoksu. Reszta jest identyczna. A teraz wracając do sprawy zawieszonego przez władze TVP Przemysława Babiarza. W momencie, kiedy już nagrywałem ten film, zacząłem nagrywać ten film, pojawiły się informacje, że jest przyjęta taka linia w sprawie Babiarza. No wiadomo, że ta sprawa jest jednak popularna, lubiana. To nie jest jeden, nazwijmy to, prawicowych dziennikarzy albo nawet mało znanych dziennikarzy, których zamienia się na jakichś tam swoich kolegów, tylko postać powszechnie znana, lubiana, więc trzeba to jakoś teraz wyjść z tej sytuacji. No i pojawiła się taka informacja, że już w sobotę poszedł przekaz, że co zrobić z Babiarzem. No więc już w sobotę poszedł przekaz, że trzeba jakoś zneutralizować to, co się stało. Dla przypomnienia, nie będę wnikał w ten komunizm lub nie komunizm Johna Lennona. Może w dwóch słowach, ponieważ jego polemiści, te osoby kłócące się na ten temat z Babiarzem, również tu wchodziły na podstawie krótkich kwerend internetowych. No, sprawa jest dość jasna dla każdego, kto chociaż troszeczkę liznął historii myśli politycznej. To, co John Lennon zaprezentował w swoim utworze, bez względu na inspirację, ponieważ pan Jacek Cieślak, jeszcze zanim opowiemy, Rzeczpospolitej, wyczytał, że to Yoko Ono widziała gilotynę w Auschwitz, a to jakiś modlitewnik i on to sobie wszystko poskładał. Każda ideologia, każdy ideolog składa z wielu elementów. Natomiast formalnie poglądy Lennona, jest to protokomunizm albo utopijny komunizm, taki albo utopijny socjalizm, taki naiwny rodzaj komunizmu. To cechowało wszystkie projekty od czasów Tomasza Morusa, poprzez Campanelle, poprzez dalej słynnego Owena, który tworzył komuny w XIX wieku, Fouriera, którego ludzie niszczyli maszyny w fabrykach, poprzez Saint-Simona. To był taki
właśnie takie naiwne wizje świata bez granic, bez kapitału często, także świata ateistycznego, gdzie właściwie wiara w przyszłość tej, w postęp i przyszłość tej wspólnoty, w tą utopię spaja tych ludzi. To jest wizja socjalistyczna, komunistyczna, jak zwał, tak zwał. No, przeważnie jest to nazywane socjalizmem utopijnym albo protokomunizmem. Więc nawet jeżeli już się trzymać bardzo formalnych jakichś wymogów, to Przemysław Babiarz daleko się z prawdą nie minął. Raczej był jej dużo bliżej niż jego krytycy. No ale co się stało? To zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz w tym aspekcie. Czymś innym jest chwalenie socjalizmu utopijnego, czym innym jest chwalenie utopijnych projektów we Francji, która oczywiście ma tradycję rewolucyjną, no ale tak naprawdę dzisiejsi politycy francuscy wpisują się w tą tradycję i odwołują się chętnie do tej tradycji. Właściwie większość partii to robili także goliści, czyli ta taka powiedzmy umiarkowana prawica francuska. Natomiast we Francji nie ma doświadczenia komunizmu rządzącego, czy realizacji utopijnego socjalizmu w praktyce. Oczywiście to była krwawa rewolucja francuska, ale ona się dość szybko skończyła i późniejsze rządy były w gruncie rzeczy rządami burżuazyjnymi, liberalnymi, jak zwał, socjaldemokratycznymi w pewnych okresach, ale na pewno nie było tam tego rodzaju budowy autorytaryzmu socjalistycznego czy komunistycznego jak u nas. Więc normalną jest rzeczą, że u nas taka rzecz może być źle odebrana, tym bardziej po doświadczeniach po pierwsze jednego utopijnego socjalizmu, czyli narodowego socjalizmu niemieckiego, po drugie po doświadczeniu socjalizmu realnego czy naukowego marksistowskiego. Oczywiście ci marksistowscy ideolodzy, czyli socjaliści naukowi, jak oni się nazywali, oni się odnosili do tych socjalistów utopijnych z takim pewnym przymrużeniem oka, starali się od nich odróżniać, uważali ich za takich swoich naiwnych ojców, którzy tam jeszcze nie posiedli prawdy, którą oni posiedli, ale też nie kryli tego, że wywodzą się z tego nurtu, tylko oni mu nadali należytą naukową otoczkę, że oni to rozwinęli, wsięgli do tego już naukową metodę Hegla i z tego wyszedł rajski projekt, który mieliśmy tutaj przez 40 parę lat realizowany, a jak widać pokłosiem tego projektu jest gigantyczna ilość osób, które ma do niego sentyment, przede wszystkim ma sentyment do stanu posiadania swoich rozmaitych komunistycznych rodziców, którzy w tym systemie zrobili karierę i w związku z tym, jak coś się dzieje, to rzuca się do nogi jak wypuszczony bull terrier w obronie władzy, która również stawia na tę grupę, co widać po rozmaitych nominacjach, w rozmaitych spółkach i tak dalej. Po prostu z chęcią odnosi się do aparatu postkomunistycznego, który to jest przerażające, że po 35 latach w Polsce ma się tak dobrze. Tutaj też wielki kciuczek dla całej prawicy i z Jarosławem Kaczyńskim łącznie. Super wam się udało to rozmontować. A teraz wracamy do Przemysława Babiarza, bo wychodzi mi poemat dygresyjny. Drodzy Państwo, no więc jeżeli chodzi o samą tą sprawę. Co się dzieje z mediami zaraz po tym? Z jednej strony mamy tłumaczenie, że piosenka Lennona to nie o tym i tak dalej, że to Lennon tak sobie śpiewał, a w ogóle to jakiś modlitewnik przeczytał i tak dalej, i tak dalej. No dobra, no to już wyjaśniliśmy. No ale mimo wszystko zostaje fakt, no niechby i ten Babiarz źle zinterpretował Lennona. Albo inaczej niż władze telewizji, facet za jedno zdanie zostaje zawieszony, a zawieszenie w telewizji bardzo często oznacza wyrzucenie, zarzucono mu brak profesjonalizmu. Brak profesjonalizmu oznacza odsunięcie od najważniejszych imprez. No, w dodatku pojawia się rzeczywiście informacja i równocześnie pojawiają się nieformalnie przekazywane, ale równocześnie pojawia się bardzo wiele odprysków tej informacji, dowodów na nią, że nowy przekaz jest taki, że z Babiarzem to tak naprawdę już nie chodzi o to, że on powiedział o tym komunizmie, że to przelało czarę goryczy, bo Babiarz wysługiwał się PiS-owi, kiedy PiS rządził, a po drugie jest nieprofesjonalny, popełnia błędy, nie zna się. I nagle, ja nie znam się dobrze na sporcie, nie będę się mądrzył, nie trudno mi ocenić, co Przemek Babiarz dobrze mówi, a co źle, ale nagle pojawia się stado
ludzi, dziennikarzy politycznych również, którzy jako żywo nigdy nie oceniali komentatorów sportowych, którzy mówią, no tak, to nawet nie za dobrze, że tego babiarza zawiesili. Oj, tego to my nie chcieliśmy, ale on takie błędy popełnia, to zawsze był trochę problem. Już dawno myślałem, że go zawieszą. Pierwsza zresztą nie dziennikarka, posłanka Żukowska, która oczywiście jako jedna z pierwszych rzuciła się do krytykowania babiarza. Po tym, jak go zawiesili, mamy wpis taki. Nie no, TVP Info, czy wyście zwariowali? My tu się możemy przekomarzać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza. Nie znam środowiska sportowego, dlatego proszę Zimoch i Kastanowski o przekazanie redaktorowi Babiarzowi słów wsparcia ode mnie. To jest skandal. Się tak zmartwiła pani Żukowska. To pani Żukowska nie wiedziała, w jakich czasach my żyjemy. Pani Żukowska, która ma takie doświadczenie, która zna jak własną kieszeń Włodka Czarzastego i innych, nie wie jak to funkcjonuje. Nie wie, że jak wchodzi ekipa, która czyści, która na wszystkich poluje w Polsce i jest dziennikarz, którego mogą skojarzyć ze starą ekipą, a potem wiadomo też, że nie znoszą tych katolików czy ludzi, którzy się obnoszą z antykomunizmem, z katolicyzmem, z takimi rzeczami, to jeżeli ona zrobi do tego grunt, to oni z miejsca to wykorzystają. To pani Żukowska o tym nie wie? Nie jest w stanie skojarzyć tych faktów? Dla mnie zabawne jest to, że portale prawicowe jak Jeden Mąż pochwaliły panią Żukowską. Ja mogę pochwalić ją za jedną rzecz. Zaczęła się rakiem wycofywać z tej sytuacji. Następna sprawa, no tu już jest konkretny zawodnik Jacek Cieślak. Przyznam, muszę spojrzeć na imię, bo nawet niespecjalnie człowieka kojarzyłem. Jestem trochę wykluczony, jak widać. I pan Jacek Cieślak z miejsca wskoczył na babiarza, ale on to już był twardy. Potem w czym się, na czym się nie zna, babiarz i tak dalej, i tak dalej. Dominika Wielowiejska mu wtóruje. Czyli już mamy takich urwujów. Babiarz to ignorant. Niedobrze, że go zawieszono. To już nie za dobrze, ale niedobrze za to, bo właściwie zawiesić tego trzeba było, a najlepiej zwolnić, bo on się nie zna, nie chciało już mu się, wypowiada się o rzeczach, na których się nie zna. Nie to, co ci nasi, co zawsze powiedzą, że najpiękniejsza Olimpia o Igrzyska, takie wspaniałe, to było takie super i już niczego więcej to nie przebije. I Celine Dion tak pięknie śpiewała, że mi serduszko prawie pękło. To jest mniej więcej przekaz, który ma być we wszystkich mediach. Jakiekolwiek krytyczne spojrzenie, które teoretycznie jest istotą komentatorstwa i dziennikarstwa. Komentator, publicysta jest po to, żeby krytykować, po to, żeby krytycznie spojrzeć, po to, żeby pokazać szerszy kontekst. Jakiekolwiek krytyczne spojrzenie jest sekowane. Za to się jest zawieszane w telewizji publicznej, co później kapral Czyż ogłasza stalowym głosem, czytając z kartki i skupiając się na tym, żeby mu nie strzelił botoks z policzków. No więc tyle, jeżeli chodzi o samą tą sprawę i tą manipulację, która toczy się wokoło przemysłowe babiarza. Ale przecież to tylko wisienka na torcie ogólnej manipulacji, bo mieliśmy też otwarcie igrzysk. I tutaj również jest dosyć ciekawie. Przyznam, że nie obejrzałem na bieżąco, ale potem musiałem podtwarzać to, bo to nie dało się. Niczym innym w weekend świat nie żył, a także nasz kraj. No przyznam szczerze, państwo byliście oburzeni. Mnie też się nie podobało, ale przyznam szczerze, że jedna rzecz mnie jednak poruszyła. Bardzo szerokie globalne oburzenie wokoło tego, co się wydarzyło. Niemrawy głos tak naprawdę Watykanu. Niemrawy głos, gdzieś tam biskupi się gdzieniegdzie pooburzali, ale niemrawy głos Kościoła, ale bardzo szeroki głos po prostu ludzi o pewnej wrażliwości, o wrażliwości religijnej, takiej, gdzie czułych na pewne symbole religijne, na pewne symbole kulturowe, którzy poczuli się tym obruszeni, którzy również zobaczyli, że w tym wszystkim jest cała kupa głupoty tak naprawdę, bo przecież to jest również problemem całej tej historii. No więc MKOL jakoś tam przeprosił, te przeprosiny wyjątkowo obłudne, ale zwróćmy uwagę na pewną rzecz, na tak naprawdę całą tą ideologię, która w tym wszystkim jest zaszyta, bo to moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Po co to było? Nie wiem, czy państwo się zastanawialiście. No bo oczywiście ta najprostsza interpretacja jest taka, żeby obrazić katolików, tak, żeby zrobić im na złość. No ale po co obrażać katolików albo zrobić im na złość? Moim zdaniem MKOL trochę ma rację. Oni nie chcieli obrazić. Być może chcieli podgrzać trochę konflikt. Być może pomysłem
po części władz francuskich, po części Komisji Europejskiej, po części różnych innych instytucji, jest to, żeby od problemów ekonomicznych i strukturalnych, które przechodzi Europa, ale przechodzą też Stany Zjednoczone, i demograficznych, żeby przykryć je wojną ideologiczną. To zrobi za chwilę Kamala Harris, która się skupi pewnie na aborcji, bo ona tylko o tym potrafi gadać. No ale zostawiając na chwilę to na boku. Dlaczego oni tak zrobili? Zastanawiałem się nad tym i sobie pomyślałem tak, że po pierwsze sam antyklerykalizm, sam antymonarchizm, ta Maria Antonina z obciętą głową w ręce, tego rodzaju rzeczy, no to w kraju, który świętuje zburzenie Bastylii, obalenie monarchii, jest dość normalne. Oczywiście oni to zrobili w bardzo taki agresywny sposób, wulgarny, ale to się mogło we Francji zdarzyć. Zacząłem zastanawiać się nad tym pozostałą częścią, tak? Czyli to wpisanie tego trans, nie wiem jak zwał, tak zwał, tego LGBT całego, tak? Tego transgenderyzmu, tego człowieka, który nie wiadomo, czy jest kobietą, czy mężczyzną, właściwie tego całego takiego transpłciowego, dziwacznego grona w ten stół. W ten stół, a także w całą imprezę, bo tam podobno wszędzie krążyli ci transwestyci, czy tam jacyś inni transpłciowi i tak dalej. To było wszędzie bardzo mocno eksponowane. Dlaczego to zrobiono? Zastanawiam się, i dlaczego tak mocno na to postawiono. To nie było głupio zrobione. Na to wiele osób zwróciło uwagę, że to było zrobione bardzo sprytnie. Dlaczego postawiono właśnie na ten element? Moim zdaniem wytłumaczenie jest jedno. Oczywiście znowu w mediach pojawiła się cała masa wytłumaczeń, że to było święto tolerancji. To nie chodzi o obraz, jak twierdzą gamonie w rodzaju Szumlewicza, tylko chodzi o tego, kto jest na tym obrazie w kluczowym miejscu, a także o rolę, jaką ten obraz zaczął spełniać w kulturze europejskiej. Ale równocześnie, teraz uwaga bardzo ważna, ten obraz jest jednym z symboli kultury europejskiej. Czyli ten działacz jakiś, który to wszystko zaprojektował, on chciał coś nam przekazać, tak? Co on chciał przekazać? Przetransformowanie się tej kultury europejskiej. W co? No właśnie ideał, jakim jest przetransformowanie się tej kultury europejskiej w takie społeczeństwo magmę płciowo, tak? Takich właśnie przenikających się, takich dziwacznych postaci, nieokreślonych płci, nieokreślonych charakterów, epatujących nieokreślonej piękności, tak? Tam jest piękno z brudotą mieszające się i nieokreślonej, no w gruncie rzeczy całkowicie estetyki, tak? Wszelkiego rodzaju. Czyli takiego czegoś nowego, dziwacznego. I teraz po co to jest? No, rozumiem, że to jest ten nowy, idealny świat, który ma przykryć stary. To jest bardzo mocno przez te środowiska promowane. To się oczywiście bardzo mocno wpisuje w tą kulturę. Czy właściwie jest to element, a nawet to jest cancel culture tak zwana, czyli odwoływanie się do rozmaitych prześladowań rzekomych, którym podlegają różne grupy i właściwie tam jest wartością grupy jest to, im więcej prześladowań w stosunku do siebie znajdzie. No ale każdy równocześnie, kto prześladuje, może być prześladowany. To jest przykład, na przykład jednym z elementów, to nie odnosi się to tylko do gejów, czy do mniejszości seksualnych, czy do czarnoskórych. To jest tak naprawdę dotyka wszystkich. Wszyscy muszą się identyfikować albo jako prześladujący, którzy przepraszają, albo prześladowani, którzy domagają się ekspiacji, a równocześnie sami przepraszają za to, że kogoś przepraszali. No przykładem jest te książki o takie nowe historie chłopstwa, tak, które zaczęły powstawać, czy ludu na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Polsce też była głośna książka historyczna na ten temat. Tak? I teraz co, jaka to jest teoria? To jest teoria, że była ta grupa chłopstwa, która była prześladowana przez panów. I właściwie cała jej dzieje, to są oczywiście wszystko teorie, które mają w sobie ślad prawdy. Rzeczywiście kobiety były upośledzone, jeżeli chodzi o prawo i tak dalej, dobrze to zmieniono. Czarnoskórzy czy homoseksualiści byli w wielu krajach prześladowani. Natomiast z tego się tworzy całą ideologię, która sprawia, że całe społeczeństwo musi się wokoło tego kręcić. I te struktury, co najważniejsze, które prześladowały, czyli na przykład państwo, rodzina, inne instytucje państwa, kościół, one muszą być całkowicie zniszczone.
i zastąpione jakimiś innymi nowymi strukturami, przeważnie ponadnarodowymi. I teraz, czyli jeżeli ci chłopi byli prześladowani, to oni mogą mieć pretensje do państwa, które jest spadkobiercą dawnej arystokracji i tak dalej, i tak dalej, a także do klas wyższych, do kościoła. Ale uwaga, ci chłopi nie mogą się czuć nadmiernie dobrze, ponieważ, a przynajmniej mężczyźni, ponieważ oni mieli żony i te chłopki były z kolei prześladowane przez tych chłopów, ale potomkowie tych chłopek też się nie mogą czuć dobrze, ponieważ to ci sami ludzie, ale powiedzmy potomkinie, ponieważ mieli dzieci, które prześladowali, albo parobków, których prześladowali. I to jest taki system, gdzie każdy jest przez kogoś prześladowany, do kogoś ma pretensje, a za to odpowiadają wszystkie struktury, które utrzymywały dzisiejszą rzeczywistość i te struktury trzeba zniszczyć. To jest takie w bardzo dużym uproszczeniu cancel culture, który po prostu całkowita destrukcja wszystkiego i nie za bardzo co w zamian. I właściwie permanentne poczucie krzywdy i prześladowania u wszystkich. Przykład tego mieliśmy oczywiście, najbardziej dobitnym przykładem tego były protesty Black Lives Matter, kiedy tam białych turystów gdzieś tam z krajów europejskich, takich jak Polska, gdzie nigdzie nie było niewolnictwa, zmuszano do ulicy do tego, żeby przepraszali czarnoskórych za to, że Amerykanie mieli niewolnictwo, albo jacyś tam studenci czyścili buty swoim czarnoskórym kolegom, żeby pokazać, jacy oni są teraz tolerancyjni i jak strasznie tego żałują. To jest też bardzo sprytne, ponieważ, no zwróćcie Państwo uwagę, ta cała cancel culture i wszyscy orędownicy tego, to nie są ludzie wykluczeni, to nie są rewolucjoniści. To są dziś największe instytucje, największe banki, największe fundusze, największe organizacje międzynarodowe. To jest wszystko, co przy tym układzie władzy w Stanach Zjednoczonych i w Komisji Europejskiej, wszystko, co trzęsie całym światową gospodarką i polityką świata zachodniego oczywiście. I teraz tak, po co im to? No, moim zdaniem takie wytłumaczenie jest dosyć proste. Po to im to, że dla władzy, zwalczając każdego, kogo określą jako prześladowcę, jako potomka prześladowców, jako przeciwnika, a kryterium jest bardzo ostre, drodzy Państwo, bo jest kryterium jest często rasowe. Zaraz do tego jeszcze zresztą wrócę. W ten sposób utrzymują władzę. Utrzymują władzę równocześnie, pozornie ją sprzedając jako obrońcy prześladowanych. To jest mniej więcej jak ze Związkiem Radzieckim, który w kółko na kogoś napadał, walcząc o pokój. No i to jest też ta walka z prześladowaniem, więc w kółko szukamy tych, którzy uciskają prześladowanych i my ich gnoimy. To może być jakiś biznes, to może być, to mogą być ludzie określonej religii, to mogą być ludzie w końcu określonej płci. No wiadomo, że heteroseksualny, biały mężczyzna, jeszcze jeżeli jest katolikiem, no to ma przerąbane, tak? Czy w wielu Stanach z kolei protestantem, tak? No to wierzącym, no to jeżeli jeszcze w miarę zarabia, no to jest już w ogóle kicha zupełna, to jest po prostu wzór oprawcy. No tak, ale jak to wygląda w Polsce i co ma Polska do tego? Bo to jest jeszcze jedno pytanie. W Polsce wygląda to specyficznie, bo my mamy też inne doświadczenie. My mamy, tak jak wspominałem, doświadczenie komunizmu, nie mamy doświadczenia niewolnictwa, nie było żadnego niewolnictwa wobec Ukraińców. No można powiedzieć, że rzeczywiście chłopi byli społecznie w złej sytuacji przez większość czasu. To też się bardzo, bardzo zmieniało, no ale można powiedzieć, że w pewnym momencie rzeczywiście rosła ta supremacja i władza szlachty nad chłopstwem i przynajmniej przez 200-250 lat ta sytuacja powołała o pomstę do nieba. Natomiast no nie zmienia to faktu, że feudalizm, który u nas ze względu też na strukturę gospodarczą był dłużej, że feudalizm jest cechą, w każdym kraju się pojawił. W Japonii, która rozwijała się zupełnie niezależnie, w zupełnie innym końcu świata, też zbudował się feudalizm. No był po prostu jednym z etapów rozwoju społecznego, gospodarczego, był strukturą polityczną, która wynikała z warunków gospodarczych. I oczywiście można dyskutować o to, czy jedne jego elementy powinny być zniesione szybciej, dłużej, żeby jeden kraj się rozwinął szybciej. Natomiast wartościowanie tego, że to w ogóle było złe, należało to zbudować inaczej. Nie, tego nikt nie budował. To się naturalnie wykształcało w wielu krajach. Nie da się ocenić feudalizmu, czy był dobry, czy zły. Tak jak
starożytnego niewolnictwa nie można ocenić, czy było dobre, czy złe. W wielu krajach było po prostu naturalnym elementem ustroju społecznego i politycznego. Naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić rozwiązań politycznych i społecznych, które stosowali starożytni Rzymianie czy Asyryjczycy. Natomiast możemy ocenić niewolnictwo amerykańskie. Niewolnictwo amerykańskie było już ewidentnie, oni mieli poczucie, że to jest coś bardzo złego. Ono było bardzo potrzebowała tego gospodarka tych Stanów Południowych, natomiast ruch protestu przeciwko temu, poczucie niezgody na to, towarzyszyło właśnie całej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. No ale zostawiając to, w Polsce tego wszystkiego nie było. No więc cóż my mamy z tym wspólnego? Za to mieliśmy, tak jak wspomniał Przemysław Babiarz, mieliśmy komunizm. Możemy być na tym punkcie wyczuleni. Piosenka Lennona u nas brzmi inaczej, bo świat bez granic u nas oznaczał pociągi ze słońcami, a potem ze stalą jadące do Związku Radzieckiego. Świat bez religii oznaczał zamykanie kościołów, oznaczał wymordowanie 1/3 księży przez narodowych socjalistów z Niemiec, oznaczał walkę, konsekwentną walkę z religią przez 45 lat przez socjalistów naukowych przywiezionych z Moskwy. No, to oznaczał ten świat. Świat bez kapitału oznaczał bez własności, oznaczał odbieranie ludziom ich ziemi, oznaczał wykłaczanie tak chłopów na wschodnich krańcach dawnej Polski w Związku Radzieckim, a w Polsce odbieranie ludziom firm, odbieranie domów i dzielenie ich mieszkań, dokwaterowywanie im ludzi, nie przyjmowanie ich na uczelnie, bo mieli złe pochodzenie, bo byli dziećmi burżujów. Dla nas to była walka z posiadaniem, a nie wyimaginowana wizja świata, gdzie ludzie się nie będą kłócić o granice. Tak? My odbieramy to zupełnie inaczej i Przemysław Babiarz miał święte prawo to tak odebrać, ale ostatecznie to słowo święte też niedługo będzie zabronione, bo kapral Czyż przeczyta, że zabroniono. Dziękuję serdecznie Państwu. To był kanał Dobitnie, ale jeszcze jedno. Drodzy Państwo, po pierwsze serdecznie pozdrawiam pana, z którym rozmawiałem wczoraj rano w Parku Skaryszewskim. Jechałem na rowerze, on szedł oglądając naszą rozmowę, moją, Sławka i Mariusza. Po drugie, wszystkie uwagi techniczne przyjmuję, merytoryczne też. Nie miałem czasu odpisać, chciałem na wiele komentarzy odpisać jeszcze, bo wiem, że Państwo poruszył mój film o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Jeszcze to zrobię, jeszcze usiądę, przynajmniej części z Państwa odpiszę, obiecuję. W tym tygodniu trochę okres wakacyjny nie jest dla mnie wcale taki wakacyjny. Serdecznie dziękuję, oglądajcie Państwo kanał Dobitnie. Do widzenia.